Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0. Wybaczcie proszę, że dzisiaj jest bez kamerki, dlatego że przyjąłem pozycję horyzontalną. Uwielbiam tę pozycję i zaczynamy. W międzyczasie zapraszam Was serdecznie 21 czerwca w środę o 19 na webinar, w którym razem z mistrzem krajowym Pawłem Kukułą będziemy opowiadać o tym, kiedy silniki szachowe mogą zawodzić i kiedy intuicja szachowa, ludzka intuicja jest lepsza tak naprawdę od silników. Będziemy o tym opowiadać. Więcej szczegółów znajdziecie w linku, w opisie oraz w komentarzu przypiętym pod tym filmem. A na końcu będziemy oczywiście wspominać o szachowym ekspercie. Osoby, które są już troszkę wtajemniczone, to wiedzą, o co chodzi. Wielkie dzieło, wielka rzecz. Mam nadzieję, że będzie to bardzo pomocne. No ale to więcej szczegółów oczywiście już w środę 21 czerwca. Zapraszam. A w międzyczasie tutaj sobie wykonuję ruchy z gościem 2321. Czy ja z nim przypadkiem już nie grałem? Coś mi się kojarzy, że tak. No dobrze, tutaj myślę, że po prostu wyprowadzimy sobie dalej figurę. Oczywiście przeciwnik może zagrać H6, więc będę musiał albo zbić, albo zagrać gońcem, ale jak gońcem to tutaj, więc raczej wolę to wybić. I w tym momencie po wybiciu skoczkiem zagramy sobie skoczkiem na E5, żeby odbić tutaj pionka na C4. Speedrun 3.0 ma się też charakteryzować tym, że tu się uczymy. Omawiam swoje plany, swoje tutaj myśli i mam nadzieję, że wielu osobom to pomaga zrozumieć szachy. Oczywiście odbijam pionka bez większego zastanowienia. No, przyznam się szczerze, że bardzo szybko rozegraliśmy debiut. Wydaje mi się, że nie jest źle białymi, ale też czarnymi nie ma chyba tragedii. No tutaj będę próbował grać posunięcie chyba A3, żeby zagrać B4 i próbować przeciwnika na skrzydle hetmańskim troszeczkę gnieść. Jasne jest, że on może zagrać wieża D8. Dobra, tutaj grozi goniec F2 ze zbiciem skoczka. Tym razem to, mój drogi przeciwniku, zauważam. Tylko pytanie, czy ja mam dobre odejście. No właśnie, to jest dobre pytanie, bo jak zagram tu, to już nie będę miał B4. Mogę w sumie tam zagrać, ale dostanę A6 pewnie i tutaj będzie szykowane. Chociaż nie, bo goniec patrzy na wieżę. Bo chodzi o to, żeby zagrać tu i tu. Dobra, zagramy tak, żeby bronić skoczka. On prawdopodobnie coś takiego może wywijać, ale zaraz, nie może, bo ja zbiję sobie na B7. Teraz moim planem będzie wieża C1, szybkie wejście skoczkiem tu lub tu i straszenie przeciwnika na linii C. Tak wąsko patrzymy sobie w tym momencie na szachownicę, bardzo wąsko. Aha, już widzę, co się święci, będzie takie zagranie. No dobra, wieża C1 zawsze wzmocni tego skoczka. Goniec zagra tutaj i chyba zagramy, nie chyba, na pewno zagramy tutaj skoczkiem. To jest według mnie bardzo dobry ruch. Tak szybko patrząc, ale bronię w ten sposób skoczka. Chcę wybić tu, chcę wybić tam. Mam opcję po prostu wybicia nawet tu teraz, więc to wygląda dobrze i zobaczcie, że przeciwnik ma parę gońców, a nie ja, co zwykle świadczy o tym, że ta osoba, która ma parę gońców, stoi lepiej lub ma jakąś tam przewagę, ale wydaje mi się, że tutaj jest bardzo dobrze. No przeciwnik prawdopodobnie jakieś wieża B8 musi zagrać. Wow, a to było bardzo odważne. Ja powiem Wam szczerze, ja rozumiem to posunięcie. Gość decyduje się na to, żeby oddać jakość za cenę bardzo silnego gońca. No dobra, pierwsza rzecz, jaką zrobię, to zbiję gońca na C5. Redukcja tej figury będzie dla mnie dużym ułatwieniem. To jest oddanie jakości, po prostu. Tu się nic nie dzieje złego. Bijemy na A8. I hetman E3 wydaje się dobre, dlatego że jak będzie bicie tu, to bicie tu. Hetman E3. Tak, to jest pozycja wygrana, słuchajcie. Gość się według mnie bardzo pomylił, bo jeszcze tutaj uderzam w punkt E5. No i taki gość 2320 jest już na chyba szybkim rozkładzie, według mojej oceny. Mam nadzieję, że tak się też stanie. Jakość więcej to jest już bardzo dużo. Przede wszystkim to jest bardzo dużo, ale też jest gra prosta, dlatego że gram potem wieżą na D1. Okej, on nie chce oddać pionka, więc wymiana hetmanów tutaj jest dla mnie mega turbo korzystna.
No to teraz co? Skoczek chyba na E3. Ten skoczek będzie bardzo dobrze kontrolował pole centralne D5, pole G4. Skoczek z przeciwnika nie ma za bardzo jak się rozwinąć, zawsze go chętnie wymienię. No i wprowadzam wieżę. Oczywiście on będzie bronił pionka, zagra wieżą na B8, będzie szukał aktywności. Ja też grając wieżą na D2 będę bronił swojego pionka, no i powolutku realizował tą przewagę. To aha, w pośpiechu już zagrałem wieżę D2, bo myślałem, że wieża B8. Okej, ale to też ten ruch jak najbardziej nie jest jakiś zły, wręcz przeciwnie, jest dobry, dlatego że nawet po zagraniu skoczkiem mogę zastosować ruch, spróbuję zastosować ruch wieża C2, ale C4 widzę, że może być mocne. Zastanowię się jeszcze. W każdym razie to jest skoczek. Mój stoi bardzo dobrze, jestem z tego bardzo zadowolony. Myślę dalej, jak to rozwijać. Może po prostu tak zagramy. Tak, tak zagramy. Bo jakbym miał pionka na B2, to musiałbym go tutaj mocno bronić, a teraz nie muszę. I teraz myślę, że podeprę tutaj wieżą na C3, żeby pionek mi dalej nie zasuwał. Jasnym jest też to, że nie mogę za bardzo tego pionka zbić, nawet jak tak zagram. Ale moja wieża może mieć większą swobodę. Mogę podprowadzić troszeczkę króla. Skoczek E3 stoi według mnie rewelacyjnie. Jeszcze czasem jest taka flanga pionków po tej stronie. Dlatego zagram H4, bo jeżeli on zagra tu, to ja wybiję i te pionki będą wiszące. Nie wiem, czy będzie miało to jakieś większe znaczenie. Skoczkowi tu nic nie grozi, dokładnie. Tak jakby mnie słyszał i zagramy tak, żeby atakować tu. Przeciwnik tutaj, ok, myślę, że coś w tym stylu, żeby tego pionka atakować i teraz coś w tym stylu, żeby mieć tutaj na linii piątej patrzenie na te pionki. Oczywiście skoczka atakujemy przy okazji. Jeżeli król zagra tu, to teraz mogę bardzo, bardzo mocno mogę rozważyć zagranie skoczkiem na D5. F4 będzie grane, na pewno będzie grane. Mam przewagę też pionków. Myślę, że zagranie tutaj będzie ok. Tylko tak się zastanawiam, czy od razu. Chyba tak. No tak, myślę, że tak. Myślę, że od razu. Krzywdy tutaj nie ma. Wiadomo, że czarne mają atut w postaci tego pionka, ale wygrana już wisi na włosku według mnie. No jeżeli tak, to w sumie nie muszę nic robić. No ja rozumiem, król sobie idzie tutaj, zagramy sobie tak, z powrotem. Myślę, że prostym planem będzie po prostu tędy granie królem, dojście do posunięcia król D2. Tak, to jest też ciekawe. Może w sumie to zostawić. Jeżeli on przepcha, pytanie, czy ja będę miał tutaj problemy. Trzeba też na to bardzo zwracać uwagę. Zastanawiam się, czy te pionki mogę wykorzystać. Może w ogóle tak zagrać. I jeżeli on zbije, król podejdzie. W sumie ciekawe. A może takie posunięcie? Też jest ciekawa opcja. To jest też ciekawa opcja, z tego względu, że jak skoczek zbije, to wieża zbije na G5, więc zbić za bardzo nie może. A może ruch F3 będzie ciekawy. On sam zagrał ruch F3. Ok. Jeżeli przepcham, jeżeli tu, to on zagra tak. No, to trzeba uważać cały czas na tego typu tutaj, ale nie, no sztuczki, myślę, że E3, ja mam nadzieję, że mój król nie będzie w pułapce. Wiecie co? Ja mogę przegrać tę partię. On zagra tu i będzie chciał mi dać mata. Znaczy, ja mam też ucieczkę tędy, ale to już wygląda podejrzanie, bo też mogę zbić tu, tu, tu i tu, on da szacha, ja tu, on tu. Bardzo niewygodnie to wygląda, chyba coś pograłem źle. No właśnie, mogę też oczywiście zagrać tutaj. Z tego muszę skorzystać, bez dwóch zdań. Wieża musi wrócić. On też coś tam musi bronić, tak mi się wydaje, jakieś zagranie. No właśnie, moja wieża zeszła z linii D. Tutaj było trzeba bezpiecznie chyba trzymać linię D i nie próbować dawać kontry. Bardzo możliwe, że ruch H4, o którym mówiłem, że jest dobry, mógł być zły. Tak teraz dochodzę do wniosku, ale to zawsze jest po posunięciach taka
Taka refleksja mała, bym na to tak spojrzał. Tylko teraz tak, patrzę jak tutaj, to sobie zbijam tego pionka. No właśnie, teraz będzie opcja tutaj. On tego pionka oddaje, zagra mi tak. Ja tu, on tu. No dobra, zbijam, żeby mieć też opcję kontry. On zagra tak, on też może zbić tutaj, ja mogę zbić, on da widełki na d3, ale on wieża c7, król d6. Dobra, muszę chyba zagrać tutaj, bronić się na f2. Jeżeli on tutaj, to ja tutaj. Okej, bronię się tu, idziemy pionkiem do góry. Wieża kontroluje pionka, wieża kontroluje c. Oczywiście liczę się z tym, że będę musiał oddać wieżę za pionka albo za. Ale nie, no pionek po prostu łapie kontrę, więc w tym układzie to jest chyba ok. Nawet jak król pójdzie tutaj, mam wieżą zagranie na c3, więc on mógł chyba wcześniej zagrać królem na d6. No mógł i chyba to była lepsza opcja dla niego. Chociaż szach, b5, no to samo by chyba wyszło. Mogę dać szacha, tylko że szach nie musi być najlepszy, dlatego że gram sobie teraz tutaj. Chwila, zastanowię się, bo. Tak, ja myślę o tym, że jak pionek pójdzie do góry, to zawsze z szachem będę atakował, więc to jest takie tempo. Ale jak dam szacha, on pójdzie tędy. I gram tu, i skoczek tu nie będzie mógł na c5 zagrać, bo jak zagram taki skoczek zagra na c5, trochę to wybroni. Dajmy tego szacha. Dajmy tego szacha, zobaczymy, w którą stronę pójdzie król. Poszedł w tą, ok, więc teraz wieża C3, żeby mieć łączność z pionkiem, to ważne. No skoczek C5 to oczywiście dostanie B6, żeby iść szybko pionkiem. Zawsze królem mogę też podejść. No, wydaje mi się, że jest wygrana. Już. Już nawet wcześniej w sumie mogłaby być. Okej. Jego wieża również za bardzo nie ma jakiejś ciekawej opcji. Ale chwila, 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 chwila. Ja nie mogę chyba tak, bo on królem pójdzie tu, ale ja pójdę tu. Dobra, idziemy pionkiem B6. Szybki pionek B6. Tak, tutaj będzie taki strzał. Ale co, nie mogę tak? On zbija. Ja tak. I on tak. No i pytanie, czy ja go tutaj wyszachuję? Wyszachuję go tu i tu. Dobra. Król C4 z jego strony? No, hetman tutaj będzie musiał sobie poradzić. Na pewno, bo jeszcze mam hetman B4, mam hetman B3. Jakieś szachy na e2 może grozić, ale król idzie sobie na h2. Nic nie ma. Bo wtedy też mogę zagrać tutaj hetmanem i wybić wieżę. Tak, tu się wszystko zgadza. Tutaj się wszystko zgadza. Okej, szach. Odchodzimy królem. Teraz król C4 pewnie analizuje. Co? Aha, to tak można. No dobra, bijemy. No i mam takiego szacha i odbijam tutaj. Gość 2-300 na rozkładzie. Mam nadzieję, że speedrun będzie nabierał więcej rumieńców w tym momencie. Będzie szło troszeczkę lepiej, ale nie ma to jak pozycja horyzontalna, moi drodzy. W pozycji horyzontalnej gra się bardzo wygodnie. No i mamy 11 oczek. Ile to trzeba się, słuchajcie, nawygrywać? On chce rewanż? Bardzo chętnie. Gramy rewanż z tym samym gościem.
Grał czysto, więc żal nie skorzystać. Jest posunięcie d4. Wiecie co? Dla przykładu tutaj zagramy d5. Dla nauki. Za bardzo nie są to moje klimaty, ale zrobię gambit przyjęty. Przyjęty gambit hetmański również gram kolorem białym. Czarnym nie gram, ale spróbuję zagrać pewną sztuczkę, mianowicie a6, żeby zagrać b5. Jeżeli on zagra a4, nie zagra a4. No jeżeli tak, to on będzie mnie wtedy tutaj niszczył. No dobra, to moje sztuczki się w ogóle nie udały. Trzeba grać w szachy normalnie. Ale a6 jest ruchem, który się bardzo przydaje, jak najbardziej. Tutaj chyba żadnych sztuczek nie ma, więc sobie zagram tak. Mówię o sztuczkach typu goniec f7, które chyba teraz nie działają. Dokładnie, nie działają bardzo dobrze. I goniec b7. No i tutaj będę sobie kontrolował pole e4. Zagramy sobie skoczek d7. Wiem, że e6 trzeba dosyć szybko zagrać, ale też mam opcję ruchu c5. Dobra, teraz tak myślę nad e5, ale e5 chyba nie. e6 na spokojnie trzeba grać. On prawdopodobnie goniec b2 ustawi sobie. O, od razu gryzie tędy. Ruch b4 mnie interesuje, tyle że skoczek przejdzie tutaj. Dobra, gramy b4. Jeżeli skoczek przejdzie tutaj, to ja sobie zaplanuję skoczek d5 i skoczek c3, on goniec b2. Co? Bardzo dziwny ruch, powiem wam szczerze, bardzo dziwny i uważam, że powinienem to szybko wykorzystać, na przykład grając skoczek e4. Dlaczego by nie? Bo on e4 chciał planować, a jeżeli on zagra tutaj, to będę miał opcję wejścia tu. No zobaczcie, no właśnie, od razu mógł tam zagrać hetmanem, dziwne. Dziwne bardzo. Zagramy goniec d6, będziemy straszyć i będziemy chcieli gościa tam matować. Proste. Oczywiście teraz bicie grozi. What? Oh my god. Słuchajcie, tutaj musi coś być, nie? No teraz muszę się zastanowić poważnie, bo zwykle takie ruchy nie są dobre, ale czy to coś tutaj daje? No poanalizujmy, tak, 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 hetman h4, król g1. I coś tu więcej jest, ja nie widzę. No niestety nie widzę. Ale bardzo dziwnie to wygląda, bardzo dziwnie. Mega dziwnie w ogóle. Zastanawiam się, czy tu skoczkiem nie wskoczyć. No bo jak wejdę tutaj, on zbije, ja zbiję, no nic się nie stanie. On wejdzie tutaj, będzie mnie atakował. A jak zagram tak, on zagra g3. Ja mogę zbić, on mi zbije hetmana, ja wchodzę na f3 i ustawię mu młynek, więc on będzie musiał wybić, on będzie miał słabego pionka. Okej, czyli tak, taki ruch, taki ruch, taki ruch. On nie może zbić mi hetmana, to jest pewne. Odbiję tym. Czy mam tu jakieś korzyści? Hetman h3. I on będzie musiał zagrać jakieś F3. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Podoba mi się. Jeszcze lepiej, jak G3, to skoczek G5. Jak bije mi hetmana, to staje mata na H3. Ale jaja. Tutaj? Wiecie co? Aż się podjarałem, nie? Aż się podjarałem, ale byłby piękny mat po prostu. Ja wiem, że on to widzi, no. Szkoda, no ale pojawiają się już bardzo ciekawe opcje, nie? Ten goniec tutaj się tak rozszalał, aż niesamowite, że ten gambit hetmański tak mi dobrze wyszedł, czarny mi przyjęty. Ale przeciwnik pograł jak sierota trochę. Sorry, że tak mówię. No dobra, jest e4, no tak, szacha mogę dać, ale to będzie jedyny szach, więc może lepiej tak w ogóle tutaj zagrać hetmanem. Tak. Jeżeli on tu, to tu. Za dużo zaczynam kombinować. Bicie, bicie. On tu, tu. No bardzo za dużo kombinuję. Tak, tak. No i co? I nic nie ma, kurczę. Tak, tak, tak. No będzie bardzo ostro. Skoczek H3 szach. No ryzyk fizyk. Mógłbym grać na pewno te pozycje spokojniej, ale wiecie jak to jest. Właśnie graj spokojnie, jak masz taką ciekawą pozycję.
Fajne jest to, że tutaj poszło pod związanie. No wiadomo, zbije mi tutaj gońca. Może taki ruch tutaj. Chyba nie. Chyba G5 muszę. Tu mi trzaśnie. No muszę G5 zagrać. Ratować hetmana. Aha, tutaj są opcje. Orety. To się chyba wkopałem, słuchajcie. Jednak chyba zbyt optymistycznie to poszło. Jeszcze inaczej zagrał. Ale jak zagram tutaj, tak mi kopnie hetmana tu. Dobra, goniec C8. Hetman G4. Kurczę. Szkoda, wiecie, bardzo, że jeszcze tak nie zagrał. No dobra, tutaj chociaż bronię, ale to jest chwilowe. Taki ruch może będzie mu się narzucał. Nie no, hetman G4 znalazł. Ale chwila, bo jeszcze mam taką opcję jak skoczek F4. Bicie pionkiem, bicie tu i tutaj będą opcje. On zbije mi gońcem. Mój hetman będzie w tarapatach. O, rety, rety, Krzysztof, przegiąłeś tym razem. Muszę tak zagrać chyba. No niestety tak, tak i tak. No trudno. Trudno, weźmie mi skoczka. Nawet królem może wziąć, a w sumie to bez znaczenia dla mnie. Zagram tak, co on G4. Oczywiście będę próbował jeszcze tutaj sztuczek, patrząc też na to, że on nie ma wyprowadzonych wszystkich figur. Skoczek niestety mi tutaj nie pozwala zagrać na B7 gońcem. Jeszcze jest taka opcja jak skoczek na E5. Tu mi atakuje sprytnie. Tak czy tak? No chyba tu. Bo jak tak, to tak. On zbije królem. No zbije. Aha, bo tu jeszcze opcje były takie. No dobra, muszę grać H5, H4. Czy G4. Latam bez czystej figury, wiecie? To trochę boli. Tu. Nic nie ma. No gram tak, żeby zagrać H4. To jest wszystko dosyć wolne, ale nie mam za bardzo wyboru. No to teraz tak cię wiążę. Czego ja nie przewidziałem, co on przewidział? Zastanawiam się nad skoczkiem B6. Żeby tu miał też fajną placówkę. Ale dobra, straszymy go szybko. Straszymy go otwarciem linii, no. Muszę go straszyć. Chociaż też nie postraszę za mocno. Kurczę, bo on tutaj nie może mi... Dobra, gram tak. Naprawdę tak można? Jak tu, to mi trzaśnie wieże. Tak, żeby zagrać tu. Prymitywnie. D5? Wieżą zagra, nie? To zbije. Wow, ale poszedł na wymiany. Oddał hetmana. To było ciekawe. Zbijam szybko. Ha, tu nie mogę, bo dostanę szacha. W ogóle wiecie co? Ciekawe jest to, że ja mogę zrobić roszadę, nie? Tylko, że on mi kopnie tutaj. Ja w ogóle roszadę mogę zrobić i wtedy skoczka będę chciał wziąć. Ale po tym on zagra skoczkiem. Jak zbije i tu mój hetman się plącze. Wieża wchodzi. Bardzo nieprzyjemnie to wygląda. Dobra, ale gram szybko. Muszę zagrać szybko, nie ma co. On jeszcze może tak, ja mogę też zagrać tu. Aha, chwilę, tak mógł zagrać. Nie widziałem tego. Nie widziałem tego totalnie.
Bardzo brzydka pozycja, Krzysztof. Niestety moja pozycja jest bardzo zła. Tak, pionek dochodzi. O, bardzo ciekawa w ogóle tutaj gierka była, bardzo ciekawa. Myślę teraz nad... W sumie nie wiem czy... No bo co tutaj, pionek mi ucieka niestety. Bardzo mi się podobała ta pozycja, bardzo. Słuchajcie, jestem zadowolony, ja wiem, że to przegram. No nie ma tutaj chyba już ratunku jakiegoś, ma za dużo figur. I uciekającego pionka przede wszystkim. Oczywiście mógłbym tak zagrać, tylko co mi to da... Jak żadnej kontry nie mam, niczego kompletnie. Można było jednak z gościem grać spokojnie, ale on zagrał bardzo źle debiut. To jest aż nieprawdopodobne. Aż zobaczę. No trudno, no zagrał źle debiut, ale ja finalnie przegrywam, więc tutaj nie ma co dyskutować. Jeszcze tak spróbuję. Jak tu, to tu. To tu. A jakieś widełki będą grozić. W ogóle mój hetman stoi bardzo źle. Tutaj, nie? Jeszcze wieże mi chapnie. Ojejku, ojejku. No już po prostu masakra. Słusznie. Dobra, trzeba się poddać. Zobaczę szybko analizę. Czy widzicie dobrze analizę? Widzicie dobrze. Zerknę tylko. Tu na pewno była przewaga. Bardzo ciekawa partia. Powiem wam bardzo. Jestem z niej mega zadowolony. Tutaj gość się poplątał chwilę, ale tutaj w tej sytuacji co było lepsze? Dlaczego ja nie brałem pod uwagę bicia skoczka? Też była taka możliwość. W ogóle może on mi skliknął. No tu się podjarałem, bo naprawdę myślałem, że ja coś wygrywam, a ja, okazuje się, że na spokojnie trzeba było grać. I to białe mają lepszą pozycję? No jeszcze raz przypomnę o takim bardzo ładnym macie, oczywiście nie udało się go zastosować. No po prostu chciałem zbyt pięknie tutaj pograć. Słuchajcie, to już jest przegrana, nie? Niesamowite. Wystarczyło grać normalnie. No dobra, trudno. Nie będę długo się tutaj też rozwlekał. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach Speedruna. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że wartościowe były dla was partie. I do zobaczenia 21 czerwca o 19 na webinarze. Cześć.